Dzień dobry wszystkim. Jeszcze mamy 5 minut. Otworzyliśmy trochę wcześniej pokój, żeby Państwo mogli też ze sobą ewentualnie się przywitać na messengerach, tutaj na naszym czacie. I zaczniemy za 5 minut. I też przypominam, że jednocześnie jest transmisja na Facebooku Mapy Karier i Wikimedia Polska, natomiast tutaj są osoby w pokoju, które się zarejestrowały na Click Meeting i będziemy też zaraz mieli specjalne ogłoszenia dla Państwa. No mam nadzieję, że wszystkie herbaty i kawy są blisko. Ja w ogóle nazywam się Klara Sielicka-Baryłka i jestem z Wikimedia Polska z Zespołu do Spraw Edukacji. I jeszcze chwilę poczekamy. Są tu jakieś. Ja będę odpowiadać na pytania, kiedy będę mogła na czacie. Natomiast koleżanka z Catalyst Education, Klaudia Stalno, będzie tu monitorować kwestie techniczne i te pytania, na które może odpowiedzieć. Więc ewentualnie proszę o cierpliwość, bo możemy na te pytania odpowiadać później. I poprosiliśmy też prelegentów, aby chwilę po swoich prelekcjach zostali chociaż parę minut i przejrzeli, czy coś się działo na czacie, co dotyczy ich prelekcji. Wszystkich tu witam. Widzę osoby, które znam już z poprzedniej naszej jednodniówki. Czy tutaj ktoś zapytał, czy będą prezentacje, będą nagrania na YouTubie, na kanale YouTube Wikimedia Polska, tak w ciągu raczej 2 tygodni. Musimy je pomontować. Natomiast prezentacje w formie takiej dostępnej, tak jak tutaj dostaliśmy od prelegentów, będą wysłane w mailu follow-upowym z poniedziałek pewnie, poniedziałek, wtorek, no w przyszłym tygodniu, razem z dodatkowymi materiałami, które nam prelegenci dostarczą. Także Państwo będziecie mogli sobie spokojnie jeszcze raz potem przejrzeć, podyskutować w zespołach, jakie tam dobre praktyki można z tych pomysłów wziąć do swoich zespołów. Wszystkich witam. Cieszę się, że niektórzy mają śnieg, widzę w Bielsku Białej. Tymczasem tu, gdzie ja jestem, jest wreszcie słońce plus czasem dziwny śnieg, więc nie wiem, co to jest za pogoda. No mam nadzieję, że jeżeli są tu z nami, nie wiem, ile osób jest obecnie zarejestrowanych, może nam tutaj koleżanki z Catalyst napiszą na czacie. Wczoraj było 280 wieczorem. I większość to są nauczyciele ze szkoły podstawowej, liceum ich goni, ponad 300 to słyszę, jest już ponad 300 osób i zaraz zamykamy, tę rejestrację już chyba zamknęła. Bardzo nas ciekawi rubryka inne, jesteśmy ciekawi, kto się kryje w rubryce inne, bo jest też dyrektorów się przyznało, że szkół jest chyba 8 czy 10, natomiast duże liczby są w tych wyższych szkołach i instytucjach edukacyjnych. Jeżeli ktoś wie, że wpisał inne, to jesteśmy ciekawi, kim jest innym. I zaraz zaczniemy jeszcze raz. Wszystko od początku o 11. Doradcy zawodowi. No właśnie, to następnym razem zrobimy jeszcze jedną rubrykę. Bibliotekarze mieli swoją rubrykę, ale rozumiem, że w takim razie trzeba by zrobić biblioteki szkolne jeszcze. No, może zrobimy jakąś wielką ankietę potem. Nas to ciekawi po prostu, kto jest odbiorcą tych spotkań. Wiemy, że spotkań edukacyjnych jest mnóstwo w ostatnim czasie online i to wspaniałe, że naprawdę w tym wszyscy uczestniczą. Widzę też tutaj na liście uczestników już prelegentów, którzy się zbierają. Może jeszcze damy tę minutę do... Jeszcze u mnie nie ma 11. NGOsy. Czytam tutaj na czacie, co pewnie na Facebooku też piszecie Państwo, skąd jesteście. Bibliotekarze bardzo serdecznie witamy. Dużo akcji mamy z bibliotekami. I bardzo chcielibyśmy właśnie biblioteki szkolne włączyć jako Wikimedia Polska i też wiele organizacji Wikimedianie. Wikimedianie są tutaj wsparciem dla wszystkich. Kolega, cieszymy się, że Wikimedianie są z nami też dzisiaj. Już 11. W takim razie jeszcze raz chciałam przywitać wszystkich, którzy właśnie dotarli.
Ja się nazywam Klara Sielicka-Baryłka i zajmuję się strategią edukacyjną i działaniami edukacyjnymi w Wikimedia Polska. Nasza organizacja zajmuje się wspieraniem wolnej wiedzy, otwartości, a najbardziej znana jest pewnie dla Państwa z tego, że opiekuje się polskojęzyczną Wikipedią i projektami siostrzanymi, takimi jak Wikisłownik, Wikiźródła, Wikimedia Commons po polskiej stronie, także rzeczy, z których na pewno korzystacie i Wy, i Wasi uczniowie, i przyszli nauczyciele, których edukujecie zapewne. I drugim współorganizatorem z okazji Tygodnia Otwartej Edukacji, który trwa, naszym partnerem jest Catalyst Education, które również wspiera otwartą wiedzę, otwarte podręczniki. I przede wszystkim znane jest na pewno Państwu z portalu Mapa Karier, całego wielkiego programu planowania karier dla młodzieży, rozmawiania w ogóle o tym sensownego, o tym powie nasz keynote za chwilę, i z portalu i serwisu Pistacja, który na pewno jest Państwu znany ze wspaniałych lekcji z fizyki, chemii, matematyki. Także bardzo się cieszymy z tego partnerstwa. Partnerem technologicznym wydarzenia jest Click Meeting. I w takim razie jeszcze z takich krótkich ogłoszeń chciałam powiedzieć, że dużo mówiliśmy o losowaniu nagród, bo poprzednio się to bardzo podobało. Nie chodzi o jakiś konkurs, tylko chcielibyśmy po prostu miłymi upominkami jakoś rozdzielić w Polsce, podzielić, przekazać Państwu. Dlatego na koniec jeszcze o tym przypomnę, że dla osób, które się do wczoraj zarejestrowały tutaj w pokoju webinarowym, będą rozlosowane wśród nich upominki od Catalyst Education i Wikimedia Polska. Może Klaudia, możesz, ja mogę pokazać tutaj torbę od Catalyst z materiałami, a może tutaj Klaudia może pokazać, co będzie od Wikimedia Polska, jeżeli się da ten obrazek. O, to akurat może ten drugi. W każdym razie mamy ileś takich różnych pominków i naklejek i różnych miłych rzeczy, które przyjdą do Państwa po następnych tygodniach i damy znać mailowo. Będą też zaświadczenia, jeżeli ktoś pytał. Jeżeli Państwo będą chcieli zaświadczenia, to prosimy o kontakt potem na edukacja@wikimedia.pl. Tu jeśli mogę prosić o wpisanie na czat jeszcze, no i zresztą Państwo macie też na pewno gdzieś ten mail. To prosimy potem o zaświadczenie dla tych, co będą do końca, to oczywiście wystawimy w jakimś czasie, w którym możemy. I z takich ogłoszeń jeszcze postaramy się zmieścić wszyscy w czasie. Mamy wspaniały program przed sobą i przede wszystkim temat, czego warto uczyć dziś, by przydało się jutro. Dyskusje trwały nad tym tematem, ale myślimy, że widać, o co nam chodzi, że nie chcemy tylko przedstawiać gotowych rzeczy, ale też nawet jeżeli dzisiaj będą pokazane gotowe, ciekawe produkty, że tak powiem, narzędzia do używania, to też chodzi nam o to, by wzbudzić jakąś dyskusję na ten temat. Oczywiście dyskusji o zmianach w edukacji jest mnóstwo i Państwo na pewno sami je prowadzicie i widzę tutaj na liście osoby bardzo zaangażowane w takie wyznaczanie nowych kierunków w edukacji. Natomiast pomyślmy po prostu, w jakich działkach, że tak powiem, jesteśmy dobrzy, żeby uzupełnić jakieś braki. Może to nie musi być na wielką skalę, ale na małą. I będzie to jakby drążenie tunelu ku jakimś dobrym rzeczom sensownym, które na przykład wesprą jedną grupę czy drugą odbiorców, a będzie to już dla nich jakiś wielki krok w przekroczeniu jakichś dużych barier w edukacji, które nie przychodzą nam do głowy na pierwszym miejscu, bo borykamy się z różnymi takimi bieżącymi problemami. To taka wizja stała za tym programem. Miejmy nadzieję, że choć jednodniówki edukacyjne są online, to kiedyś się spotkamy na żywo i z Catalyst Education i Wikimedia Polska na spotkaniach i będzie możliwość do omówienia tego z jakąś wodą czy kawą niewirtualnie. I takim akcentem optymistycznym, mam nadzieję, że już część z Państwa jest po szczepieniach, zapraszam naszego pierwszego prelegenta, pana Andrzeja Pieńkowskiego z Catalyst Education, który powie wprowadzające wystąpienie pod tytułem Praktyczny wymiar wiedzy, wyzwanie współczesnej szkoły.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, jestem naprawdę zaszczycony, że zostałem zaproszony na tę konferencję. To jest bez Wikipedii trudno byłoby dziś w dzisiejszych czasach. Myślę, że przyjmujemy to jako coś oczywistego, a za tym stoi mnóstwo ludzi, którzy naprawdę poświęcają swój wolny czas za darmo, żeby dodawać te zasoby, z których będziemy mogli korzystać. Myślę, że też pod kątem tego kolejnych dzisiejszych wystąpień będzie to istotne w tym wymiarze, że Wikipedia jest jednak tym źródłem wiedzy, które jest wiarygodne, tak? Znaczy bardzo zespół pracuje nad tym, żeby to było wiarygodne źródło wiedzy. To zupełnie co innego niż gazeta, gdzie się pisze pod jakąś tezę. W Wikipedii chodzi o wiarygodność i o obiektywność. Ja chciałem dzisiaj Państwa zaprosić na taką podróż, żebyśmy się wspólnie zastanowili tak naprawdę czego szkoła powinna uczyć, jaki jest współczesny wymiar szkoły w sensie jej zadań i w sensie jej praktyki, również i wyzwań dla tej praktyki. Przesunę sobie troszkę ten ekran, że nie mogę klikać tutaj slajdów, więc tak sobie odrobinę zrobię. O, dobrze, będę mógł klikać. Jak się ostatnio, Państwo też pewnie macie z tym do czynienia, wystarczy wejść na jakąś sieć społecznościową czy porozmawiać z ludźmi, bardzo dużo się słyszy ostatnio głosów, że wiedza generalnie staje się niepotrzebna, tak, że bardzo, bardzo wiele rzeczy, których się dzisiaj uczy w szkole, to są rzeczy kompletnie nieprzydatne do niczego. To są rzeczy, których tak naprawdę niepotrzebny kłopot się naszym dzieciom sprawia, że w ogóle się o nich wspomina. Przecież każdy może sięgnąć na przykład do Wikipedii czy do książki, żeby się tego dowiedzieć, kiedy będzie tego potrzebował. Ale podtekst jest taki, że nigdy tego nie będzie potrzebował. Ja bym chciał rzucić wyzwanie tej tezie. Wydaje mi się, że to jest teza kompletnie nietrafiona. I postawić pytanie, czy w zasadzie czy audycja jest czymś już przeszłym, tak? Czy komputer jest w stanie zastąpić nam całkowicie pamięć, jakby pomóc nam w niespotykanym wcześniej stopniu być bardziej erudytą, z tym, że ta pamięć będzie gdzieś na zewnątrz, tak, a nie w naszej głowie. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie nadużycie, ale ludzie, wydaje się, Polacy w każdym razie, jak to zaraz powiem, wydaje się, że uważają inaczej. Ostatnio, dosłownie kilka dni temu, w lutym, serwis OKO.press zamówił badanie w Ipsosie, w którym aż 46 osób pytanych o to, jakie są największe problemy dzisiejszej szkoły, co tak naprawdę jest głównym powodem, że szkoła jest nie okej, to że odpowiedziało, że jest przeładowana podstawa programowa, że program szkolny jest przeładowany, że dziś po prostu uczą za dużo rzeczy. No to zobaczmy, jak to wyglądało wcześniej. Tu postarałem się, sięgnąłem do podstawy programowej, która się wtedy jeszcze nie nazywała, to się wtedy nazywało minimum programowe, akurat w tej chwili z matematyki z 92 roku, kiedy no, wydaje mi się, że nikt jeszcze w ogóle nie narzekał na to, że podstawa programowa jest przeładowana. No może ktoś narzekał, ale ja tego nie pamiętam. I tu na czerwono podkreśliłem rzeczy, które wtedy były uczone, były w programie szkoły podstawowej, takie jak nierówności, takie jak układy równań, takie jak wzorce stosunkowego mnożenia, trygonometria, obliczanie po powierzchni brył, przeprowadzanie prostych dowodów, to wszystko było w szkole podstawowej. W tej chwili żadna z tych rzeczy nie jest uczona w szkole podstawowej. Wszystkie te rzeczy zostały przeniesione do liceum, co spowodowało, że w liceum dzięki temu nie ma już czasu na uczenie rzeczy bardziej ambitnych, które kiedyś uczono, takich jak pochodne, jak granice. Być może nie wszyscy Państwo jesteście na bieżąco z programem nauczania matematyki, ale
To są właśnie te rzeczy, na które teraz narzekają nauczyciele akademicy, że studenci tego nie umieją pierwszego roku. Muszą specjalne kursy dla nich organizować, żeby ich tego douczyć. Także wydaje mi się, że jakby przeświadczenie o tym, że podstawa jest zbyt szeroka i że z tego powodu dzieci mają problemy z nauką, jest kompletnie nietrafiona. Wydaje mi się, że przyczyna może być zupełnie inna, że podstawa nie tyle jest przeładowana, tyle, że po prostu nie jest ciekawa dla współczesnych dzieci. I to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, odpowiedź na które jest tak naprawdę kluczowa do myślenia o współczesnej szkole, bo ona może być nieciekawa z różnych powodów. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, dlaczego ona może być nieciekawa. Co tak naprawdę, czym się różni dzieciństwo współczesnego dziecka od dzieciństwa dziecka sprzed 10 czy 20 lat? No myślę, że samo państwo już czujecie, jaka jest odpowiedź. To jest po prostu, to są technologie cyfrowe. Technologie cyfrowe ogromnie zmieniły nasz świat. Spowodowały, że jako dzieci już mamy, znaczy ja nie jestem już dzieckiem, ale już dzieci mają dostęp między innymi do Wikipedii, ale także też do mnóstwa źródeł informacji. Natomiast nie problemem jest to, że oni mają dostęp do tych źródeł informacji, tylko problemem jest to, że tych informacji jest zbyt wiele. Dzieci od najmłodszych lat przystosowują się, ich mózg przystosowuje się do obcowania z ciągłym natłokiem informacji, z którym musi sobie poradzić. Już od najmłodszego wieku, kiedy już najmłodsze dzieci, takie w zasadzie już niemowlaki, kiedy zobaczą ekran telewizora czy ekran smartfona, odwracają do niego wzrok i chcą się nim zajmować. To jest, proszę Państwa, przystosowanie ewolucyjne. To mają wszystkie zwierzęta. Jeśli nasze oko na przykład jest bardzo wyczulone, zwłaszcza w obszarze peryferyjnym, na ruch. Mamy bardzo wrażliwe oczy na ruch. Jeśli coś się rusza gdzieś z boku, natychmiast zwracamy na to uwagę. To jest dla naszego bezpieczeństwa. Zwierzęta też muszą tak sobie radzić. Jeśli cokolwiek się rusza, może to znaczyć zagrożenie śmiertelne i trzeba na to zwrócić uwagę. Dlatego niemowlaki od razu zwracają uwagę na ekran, bo coś się na nim rusza. Kolejnym krokiem jest to, że jak dorwą się na przykład do pilota czy do smartfona, zaczynają nim klikać i okazuje się, że potrafią wpływać na to, co tam się dzieje na tym ekranie. To jest dla nich, to dla układu nagrody w mózgu, to jest ogromny pozytywny impuls, ponieważ to też jest przystosowanie ewolucyjne. Dzieci, dorośli również, w momencie, kiedy kontrolują swoją rzeczywistość, mózg ich za to nagradza, bo kontrolowanie swojego otoczenia też zapewnia bezpieczeństwo. Jeśli jestem w stanie zapanować nad moim otoczeniem, jestem bezpieczny. Bez tego mózg nagradza nas za to, że jesteśmy w stanie kontrolować nasze otoczenie. W ten sposób dzieci nabywają coraz większych kompetencji cyfrowych, ale też przez to, że z tych źródeł cyfrowych docierają do nich ogromne ilości informacji, ich mózg musi się bardzo szybko nauczyć przetwarzać te informacje i decydować o tym, które z nich są ważne, a które nie są ważne. Jak dziecko idzie do szkoły podstawowej, to okazuje się, dowiaduje się, że inne dzieci już potrafią obsługiwać tę aplikację, a inne dzieci tam oglądają takie a takie kanały i ona też czuje, że musi nauczyć się tą aplikację obsługiwać i te kanały i grać w te gry, bo grają w nie inne dzieci. Tego jest tak wiele, że kontrolowanie tych wszystkich kanałów informacji uczy mózg odrzucania, decydowania o ważności informacji w ciągu dosłownie kilku sekund. Dlatego dzieci mają coraz mniejszy zakres uwagi. Proszę zobaczyć, to jest bardzo ciekawy eksperyment przeprowadzony już dość dawno temu w Niemczech. Tu nie za bardzo dobrze widać, bo moje okno zasłania.
Ja je może przesunę trochę bardziej tutaj. W Niemczech zrobiono taki eksperyment. Robiono badania pięciolatków, jak wpływa oglądanie telewizji na pięciolatków. I poproszono je, żeby narysowały człowieka. Narysowały człowieka. I na górze mają Państwo rysunki dzieciaków, które oglądają mniej niż godzinę dziennie telewizję, oglądały w tym czasie. Natomiast na dolnych obrazkach są dzieci, które oglądały 3 godziny lub dłużej dziennie. Autorzy wyciągnęli z tego taki wniosek, że dzieci, które oglądają dużo telewizji, mają ubytki w zakresie kompetencji, funkcji poznawczych. Natomiast mi się wydaje, że to można zinterpretować troszkę inaczej. Moim zdaniem to można zinterpretować równie dobrze tak, że po prostu tym dzieciakom się nie chce. Mózg tych dzieciaków decyduje bardzo szybko, co jest interesujące, czy nie. Te dzieciaki wyżej miały czas się ponudzić w swoim wcześniejszym dzieciństwie. Dlatego wytworzyły w sobie kompetencje do tego, żeby poświęcać więcej czasu na taką czynność jak rysowanie. Te na dole nie. Te na dole, mózg tych dzieci na dole podpowiada im, to jest nieciekawe, to mnie nie interesuje, nie chcę na to poświęcać czasu, więc zrobię to najmniejszym wysiłkiem, ponieważ to jest czynność, której nie chcę robić. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że to też nie można za to winić te dzieci. To jest też w jakimś sensie stosowanie ewolucyjne. Mózg jest plastyczny. Dostosowuje się do bieżącej sytuacji tak, żeby jak najlepiej ogarniać rzeczywistość. Rzeczywistość tych dzieci po prostu jest bardzo skomplikowana i bardzo szybka. Bardzo szybko się zmienia, wymagająca bardzo szybkiej selekcji informacji. Jak do takich dzieci dotrzeć w dzisiejszych czasach? Jak je przekonać, że ta wiedza jest istotna? I czy w ogóle ta wiedza jest istotna? Jak ich przekonać, że ta wiedza ma wartość? Że one powinny się interesować nowymi rzeczami, poznawaniem nowych rzeczy. No i tu przechodzimy do ważnego tematu, którym jest wartość wiedzy w cyfrowej erze. To jest złożone zagadnienie. Tak jak pokazałem na początku, nawet dorośli mają wątpliwości, czy ta wartość cały czas jest tak duża. Ale obiektywnie rzecz biorąc, ona jest duża. Bank Światowy nie tak dawno zrobił też badanie globalnie i wyszło mu, że licząc całe tylko pieniądze, że dodatkowy każdy rok nauki przekłada się na całym świecie na 90% wzrost dochodów. Więc nie jest prawdą, że wiedza jest już nieaktualna, że można znaleźć wszystko w internecie. Jednak ta wiedza jest istotna. Każdy dodatkowy rok nauki daje realne przełożenie na zarobki. My się też zajmujemy tym tematem, stąd właśnie przyszedł nasz pomysł na mapę kary, nasze narzędzie darmowe do doradztwa zawodowego dla szkół. Właśnie po to je zrobiliśmy, żeby pokazać, jak poszczególne przedmioty wiążą się z atrakcyjnymi zawodami, że wiedza przedmiotowa, nawet ta uczona w szkole, przydaje się w konkretnych przedmiotach, w konkretnych zawodach, przepraszam, które są atrakcyjne, które te dzieci, które no, siłą rzeczy muszą myśleć o przyszłości, bo chcą zostać ludźmi, którzy mają środki na to, żeby dobrze żyć, chcą mieć interesujące życie, chcą dobrze zarabiać. Jak pokazujemy mapę karier dzieciom, nawet w trzeciej klasie, to się zaczyna gdzieś od trzeciej klasy, czwartej klasy, dzieci, które otwierają mapę karier, od razu się interesują kim, ile zarabia dany zawód. To jest ich jakby podstawowe zmartwienie, podstawowe zainteresowanie. Jeśli jakiś zawód zarabia mało, to on ich nie interesuje. Oni chcą sprawdzić, który zawód zarabia dużo. Więc tego typu informacje są szalenie motywujące dla dzieci.
I to jest jedna ze sposobów na to, żeby tym dzieciom, które mają tak właśnie krótki zakres ciekawości, których trudno jest czymkolwiek zaciekawić, to jest jeden ze sposobów, którym można próbować, ta właśnie taka kontekstualizacja zawodowa, którym można próbować pokazywać im, że ta wiedza się przydaje. Ale czy ona się przydaje obiektywnie? Czy ona się przydaje obiektywnie? No więc okazuje się, że też tak. Dlatego, że tu musimy wrócić znowu do mózgu i do badań nad mózgiem. Przede wszystkim posiadana wiedza ułatwia zdobywanie nowej wiedzy. Wiedza już, tak jak kiedyś uważano, że wiedza po prostu się przekłada z głowy do głowy, że nauczyciel stoi przed uczniami, tłumaczy im świat i to po prostu wchodzi do głów tych dzieciaków i one potem to wiedzą. No zupełnie tak nie jest. Zupełnie tak nie jest. Wiedza tworzy się przez asymilację, przez połączenie każdego nowego faktu z tym, co już w głowie jest. I dlatego mózg jest właśnie neuroplastyczny, bo ten układ synaps w naszym mózgu cały czas ewoluuje. I przyjęcie nowego faktu do swojego zbioru wiedzy polega na połączeniu między istniejącą wiedzą już tymi synapsami z neuronami, które są odpowiedzialne za inną wiedzę. Tak powstaje nowa wiedza. Bez tego tak naprawdę to, co jest interesujące dla dzieci, musi pasować jakby do ich świata, żeby to było interesujące dla nich. I także wartość wiedzy jest z tego powodu też istotna, bo bez wiedzy, no taki fajny slajd przygotowałem, który moim zdaniem bardzo fajnie to pokazuje, bez wiedzy, proszę Państwa, odpowiedniej wiedzy, odpowiednio dużej wiedzy własnej, tej, którą mamy w głowie, nie jesteśmy w stanie odpowiednio przyjąć tej wiedzy, która jest w internecie. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować informacji, nie jesteśmy w stanie ocenić jej przydatności, nie jesteśmy w stanie nawet, możemy nawet nie wiedzieć, jeśli nie wiemy, że taka informacja istnieje, możemy nie być w stanie jej znaleźć. Wobec tego duża wiedza ogólna jest cały czas bardzo potrzebna. Internet nic nie zmienił. Internet absolutnie nic nie zmienił. Żeby dotrzeć do wiedzy, nauczyć się nowej rzeczy, trzeba już mieć wiedzę wcześniejszą. Co nam grozi, jeśli tego nie zrobimy? No przede wszystkim jeden z tematów dzisiejszego, kolejnego wystąpienia, kolejnego prelegenta. Jesteśmy bardziej podatni na nieprawdziwe informacje, na manipulacje, na propagandę. Jeśli nie mamy wystarczającej wiedzy własnej, nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych informacji, które do nas spływają. To też przykłady z dzisiejszego programu. Bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia pozostałych wystąpień, bo są na pewno bardzo ciekawe, będą, sądząc po tematach. Jest mnóstwo ludzi, włączając w to bardzo znanych dziennikarzy i osoby publiczne, którzy wciąż twierdzą bez żadnego zawahania, że ocieplenie klimatu jest największym szwindlem w dziejach i w ogóle sobie to wszystko wymyślono i to nie jest prawda, bo właśnie spadł nam śnieg i no ha, 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 mówimy tu raz ocieplenie, ma być ocieplenie, a tu śnieg pada, tak? Więc jakby, jak się nie ma tej wiedzy, to się notorycznie bierze coś, co nie jest korelacją, za faktycznie występującą korelację, albo się uznaje coś, co jest tylko korelacją, za związek przyczynowo-skutkowy. Tak jest na przykład w przypadku sieci 5G, taki typowy przykład, tak? Jeśli, załóżmy, ktoś mieszka przy maszcie i zachoruje, jedna osoba na coś zachoruje, to człowiek, który nie ma nawyku weryfikacji, nie ma wiedzy wystarczającej, żeby zweryfikować informację, żeby wiedzieć, na jakich podstawach powinno się wyciągać tego typu wnioski, może dojść do wniosku, no że tak, ten zachorował tutaj, mieszka koło masztu, maszt jest tu, no to maszt powoduje chorobę, tak? Oczywiście jest to błędne założenie. No trzeci temat tu na slajdzie pokazany, ruch antyszczepionkowy. To jest troszkę oczywiście inny temat, trochę szerszy, wymagający szerszej dyskusji. Ja nie chcę w to w głębiej wchodzić, ale tu też
to też wynika trochę z braku wiedzy i z brania korelacji za związek przyczynowo-skutkowy, jak również jakby zła ocena ryzyka. Ryzyko ciężkich powikłań po szczepieniu dziecka jest rzędu 1 na 1 000 000. To jest bardzo niskie ryzyko. Dużo większe ryzyko podejmują rodzice, wsadzając dziecko do samochodu i jadąc z nim gdzieś. Jest dużo większe ryzyko wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym niż ciężkich powikłań szczepienia. Także to też moim zdaniem jest skutek tego, że jakby uznanie dla wiedzy jest coraz mniejsze. I to źle. Teraz wróćmy do tego, na jaki właśnie sposób na cyberdzie dziecko, co możemy zrobić jako nauczyciele, rodzice, wychowawcy, czy nawet zwykli ludzie po to, żeby te dzieci współczesne były zaciekawione, chciały zdobywać tę wiedzę. No to, co radzą specjaliści, to po pierwsze właśnie ograniczyć im troszkę te technologie cyfrowe. Nie chodzi o to, żeby im ograniczyć całkowicie, bo to jest nie do zrobienia i jest przeciwskuteczne również z tego względu, że technologia przesyca naszą rzeczywistość w każdym aspekcie. Jest to kompetencja przyszłości, umiejętność poruszania się w tym. Udowodniono nawet, że gry komputerowe mają tak naprawdę dobry wpływ na bardzo wiele rzeczy, na wyobraźnię przestrzenną. Dzieci się bardzo wiele uczą z gier, tylko że chodzi o to, że gry są zbyt wciągające i należy je bardzo limitować czasowo, bo po prostu trudno nad tym zachować kontrolę. Natomiast dzieci przede wszystkim wiemy, że są w stanie się zmobilizować, że są w stanie poświęcić bardzo czasu na coś, na co je interesuje. Więc jak je zainteresować? No, my proponujemy oczywiście w mapie kariery to, żeby im pokazywać, jakie będą zawody w przyszłości wykonywać i że to jest istotne, ale dzieci nie chcą też o tym myśleć, dla nich to jest odległa przyszłość. Nie każde dziecko chce o tym myśleć, co będzie robiło za 20 lat. Ważne jest to, co jest tu i teraz. I tu myślę, że bardzo ważną rolę pełni inspiracja. Po prostu jest bardzo wiele dziedzin, którymi dieci się po prostu interesują same. To jest kosmos. Po popularność filmów czy gier mających swoje miejsce w kosmosie świadczy o tym, że dzieci się szalenie interesują kosmosem, tym, co się dzieje w kosmosie, lotami kosmicznymi. To jest jedno z bardzo głównych, dużych źródeł inspiracji. I tak jak tu powiedział Seymour Papert, człowiek bardzo wielowymiarowy, taki Leonardo da Vinci, można powiedzieć trochę współczesny, który zajmował się bardzo wieloma dziedzinami wiedzy i stworzył też podwaliny konsucjazmu, tylko takiej teorii edukacyjnej, która mówi, że właśnie, że wiedza jest tworzona z tych cegiełek dołączanych do pozostałej wiedzy, która już istnieje w głowie. Że wystarczy stworzyć, że żeby dziecko chciało się czegoś nowego dowiedzieć, dziecko czy dorosły, ktokolwiek tak naprawdę, wystarczy, trzeba mu, nie można mu wkładać tego na siłę. To jest tak jak z jedzeniem szpinaku. Nie można oczekiwać, że jeśli będziemy codziennie wmuszać w dziecko szpinak, że ono w pewnym momencie pokocha ten szpinak. Więc nie można zakładać, że jeśli będziemy kazali codziennie dziecku czytać książki, to ono pokocha to czytanie książek. To trochę nie tak działa. Trzeba stworzyć sytuację, w której to dziecko samo poczuje, że się musi czegoś dowiedzieć. Że czego brakuje mu tej wiedzy i ono chce się tego dowiedzieć. Tak działa inspiracja. Dla starszych dzieci, ale dla młodszych też, jak powiem, ogromnym źródłem inspiracji jest także to, że mogą pomóc, że to, co robią, ma duże znaczenie, że ma znaczenie przekraczające ich małą rzeczywistość, że mogą przyczynić się do czyjegoś większego szczęścia, do czyjegoś większego zadowolenia z życia, że mogą zrobić coś znaczącego, co i dla innych będzie miało znaczenie, ale i dla nich będzie miało znaczenie pod kątem ich własnej przyszłości.
To jest ogromnie mocne przesłanie, które do wielu dzieci też może trafić, zwłaszcza do dzieci z takich środowisk defaworyzowanych, które generalnie mają problem z aspiracjami, których rodziny nie są w stanie im tej aspiracji dać, tych aspiracji pobudzić, takich wysokich aspiracji. Szkoła jest dla takich dzieci może być jedynym miejscem, gdzie one mogą się z takimi aspiracjami zetknąć i je pokochać. Na koniec, jako jakby w troszkę jakby puentę, chciałem Państwu dać jeszcze jeden cytat z Facebooka, który moim zdaniem jest po prostu w sedno. Podstawa programowa musi być tak naprawdę trochę przeładowana, bo ona jest oczywiście cenną wiedzę przekazuje, która wielu osobom się przyda w życiu, ale przede wszystkim ona jest pretekstem. Ona jest pretekstem do tego, żeby myśleć. To jest tak jak dziecko, które chce się bawić, czymś musi sobie wymyśleć temat tej zabawy. Celem jest oczywiście zabawa, ale musi być temat tej zabawy. Tak samo podstawa programowa można potraktować jako pretekst do tego, żeby rozwijać, po prostu rozwijać umysł, ćwiczyć umysł. Zostało mi jeszcze minimum czasu, więc skorzystam tylko, żeby podziękować bardzo Wikimedia Polska za możliwość spotkania z Państwem i za zaproszenie. Wikipedia jest niesamowitym źródłem informacji, bez niej trudno byłoby nam żyć. I bardzo chciałem też zachęcić wszystkich do tego, żeby edytowali Wikipedię, poprawiali ją, można to robić. Ja sam to robiłem, więc wiem, że można to robić. A także do wspomagania jej na wszelkie możliwe sposoby, również finansowe, co można 1% jej swój przekazać od podatku. Na tym chciałem zakończyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na pozostałe prezentacje. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Też za bardzo miło słuchać też pochwalenia projektu, z którym nasza społeczność się zajmuje. I w ogóle te wątki, które tu się pojawiły, bardzo pięknie właśnie wprowadzają w dalszy program nasz i od tego kosmosu, który faktycznie jest czymś fascynującym dla dzieci, też przyszło mi do głowy, że może są wśród Państwa nauczyciele edukacji demokratycznej, bo te rzeczy, o których Andrzej teraz mówił, no i żeby ktoś z Państwa miał doświadczenie z edukacją demokratyczną swoich dzieci czy jako edukator, to pewnie wie, że ten sposób właśnie nie wrzucania do tej główki tych cegiełek, tylko łączenia rzeczy ze sobą i dawania przestrzeni na poznawanie tego, kiedy się chce, w tym czasie, co się chce, no jest takim elementem tego typu edukacji. Natomiast oczywiście ja też jako i rodzic, i edukatorka spotkałam się z tymi problemami, jakie sprawia bycie w takich warunkach, jakie mamy, żeby to realizować tak, jakby się chciało, jakby dziecko chciało, więc życzę wszystkim powodzenia z tym. I też zapomniałam na początku to powiedzieć, zanim przejdziemy do kolejnych prelegentek, że bardzo dziękuję Małgorzacie Kazubskiej, która może jest z nami z Catalyst Education, z którą to opracowywałyśmy koncepcję tej konferencji i która namówiła Andrzeja na wystąpienie. Bardzo się cieszymy, że taki specjalista mógł tu wygłosić prowadzający wykład.